Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Na początku taka lekka informacja ekonomiczna, choć bardzo ważna. I żeby to tak dokładnie wytłumaczyć, musiałbym się strasznie nagadać i ten odcinek miałby dodatkowe 30 minut, ale ja postaram się Państwu w skrócie wyjaśnić bardzo niebezpieczne zjawisko, do którego nas nakłaniają różne dziwaki, zresztą bardzo dużą popularnością się cieszący w internecie, bo YouTube promuje takie miernoty, no i oczywiście też nakłaniają politycy partii podobno wolnościowych, co to bronią klasy średniej, klasa średnia ich wspiera finansowo, a ci promują inwestowanie w giełdy. A co oznacza inwestowanie pieniędzy, nadwyżek pieniądza w papiery wartościowe? No one są wartościowe, póki rośnie oczywiście. Giełda, jak przychodzi krach, to stają się bezwartościowe, ale na czym polega właśnie sztuczka? Najpierw dzisiejszy artykuł Rzeczpospolitej. Zlikwidować podatek Belki, to pomoże w walce z inflacją. W walce z inflacją pomoże zlikwidowanie podatku Belki? Przecież inflacja jest nakręcona zwyżkami cen energii. Czy gdy ludzie nadwyżki pieniądza wpakują w akcje, to pomoże inflacji? Bo ceny wtedy energii spadną? No bzdura kompletna. A poza tym z chwilę później będą je musieli wypłacić, prawda? No bo powiedzmy, że ceny akcji wzrosną. Totalna bzdura. To jest lobbing wielkich tego świata, mający na celu upowszechnienie, spopularyzowanie systemu, który nas zabija, który zabija klasę średnią, który odbiera nam nadzieję na to, że kiedykolwiek do czegoś możemy dojść, bo nawet jak dojdziemy, to nam to zabiorą. Jeżeli zlikwidują, kochani, klasę średnią, klasa średnia nas utrzymuje, to wielkie korporacje i tak nie będą płaciły podatków, więc z czegoś trzeba będzie uzupełnić luki w budżecie państwa. No to zabiorą się za opodatkowywanie nieruchomości, na początku tych największych, potem tych średnich, a potem zostawią nam takie komórki, jak pszczołom, pszczoły mają w ulu i będziemy mieli taką, to będzie nasze mieszkanie. I wtedy może, i to też będzie opodatkowane. No, uruchommy wyobraźnię. Oczywiście mówię o procesie, który pewnie za 100 lat się skończy, ale jest to bardzo niebezpieczne. To wielki kapitał wymyślił szatański plan giełd, do których dokładania rozwoju przyczyniamy się my za namową różnych dziwnych ludzi. I teraz zaczął się bardzo niebezpieczny lobbying. Ten artykuł udowadnia bzdurę. Zaraz to jest mniej więcej tak jak wina Putina i wina Tuska i tak dalej, i tak dalej. Widać, że rozpoczął się lobbying w celu zniesienia podatku Belki, czyli próba nagonienia nas do wydatkowania pieniędzy w te akcje wielkich tego świata, pomóc im jeszcze rozwijać się. Bo wiecie, skąd są zyski na tych akcjach? No z racji tego, że korporacja, której papiery wartościowe kupimy, za pomocą tych pieniędzy otworzy kolejne placówki i wykończy kolejne małe firmy. W związku z tym wolumen sprzedaży się podniesie, zyski, dywidendy będą wypłacane, no i w ten sposób pomagamy wykończyć naszego sąsiada, czego my nie rozumiemy, przecież to jest bardzo proste. No ale są pajace polityczne i polityczne też, którzy udają tam ekonomistów. Ja się tam w politykę nie mieszam, ale ciągle ostatnio właśnie ci doradcy ekonomiczni, ja nie będę tu ich wymieniał z nazwiska, państwo, mnóstwo jest ich, jak psów w internecie, którzy się teraz polityką zajmują. I właśnie ci chwalą tą partię wolnościową, a partia wolnościowa odnosi się do ich nagabywania. A ogólnie to są kumple globalistów, którzy namawiają nas do inwestowania w wielkie korporacje. Co innego inwestycja wielomiliardowa, powiedzmy, i mająca na celu przejęcie spółki, tak? Jestem inwestorem, kupuję sobie akcje, staję się prezesem i narzucam kierunek działania takiej firmy. To jest zupełnie co innego. Ale jeżeli każdy z nas, każdy z tych mróweczek kupi pakiet akcji, to i tak tymi naszymi akcjami zarządza ktoś zupełnie inny. System Aladdin, przypominam. A więc prowadzą nas, i oczywiście rząd nie reaguje. Wybitni ekonomiści pieniądze dostają za takie nagabywanie, redakcje dostają pieniądze za publikowanie tych bzdur,
A potem się dziwimy, że małe firmy padają lokalne, że nie mają pieniędzy. No, a do tego jeszcze rząd, który nakłada podatki na niby na wszystkich, a te duże jakoś nie płacą podatków. No i stąd mamy globalizację. Bardzo niebezpieczny trend. Ja już Państwu chciałem o tym trendzie znacznie więcej powiedzieć, bo na blogach banku BOŚ pojawiło się miesiąc temu coś takiego. Przekleństwo podatku Belki, przekleństwo podatku Belki. Nie, w ogóle, słuchajcie, w ogóle korporacji nie ścigajmy za podatki. Właścicieli akcji, nawet tych małych, to jeszcze chwalmy, że dokładają. No musimy zrozumieć, jak nas ładują, jak nas ładują. Jak ktoś ma nadwyżki finansowe, to zastanówcie się, jak to wydać. Nie musicie kupować akcji, nie musicie się przyłączać do tego bestialskiego systemu globalizacyjnego. Nie musicie. Kupcie sobie jakieś narzędzia. Rozmawiam z ludźmi, mówi, mam koszty, muszę kupić samochód. Ja mówię, ale taki używany, nie? Taki roczny czy jakiś, no bo facet ma pieniądze. O nie, 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 z salonu. A mówię, dlaczego z salonu? No przecież zapłacisz 30% drożej niż za roczniaka. No ale tak to zapłacę podatki. A mówię, ale tak to stracisz te pieniądze i tak stracisz te pieniądze i tak stracisz te pieniądze. To kup sobie roczniaka i w to miejsce kup sobie jakiś, wyposaż sobie warsztat, meble warsztatowe załóż, narzędzia pokupuj, które kiedyś ci się przydadzą i jeszcze będą zarabiać na siebie. No ludzie jakieś takie błędy popełniają, że no ale nie ma edukacji na ten temat. Może kiedyś, jak starczy czasu, jak zagrożenie wojenne minie, to ja Państwu to wszystko potłumaczę, jak dobrze inwestować, jak z sensem inwestować, nawet małe kwoty, bo przeraża mnie to naganianie ludzi w inwestowanie w interesy oprawców naszych. Podatek Belki? A jeszcze bym podniósł, a jeszcze bym podniósł. Teraz druga ciekawostka, oczywiście nie ze Stanów Zjednoczonych, tylko od rosyjskiego biznesmena, który kupił chińskiego robota, zamontował tam karabin i straszą nas, patrzcie, patrzcie, idą Chińczycy ze swoimi karabinami i robotami. Takie próby Amerykanie już mają dawno przetestowane, tylko chodzi o to, żeby przestraszyć nas Rosjanami i Chińczykami. No, wybitna kompilacja. Chiński robot i biznesmen z Rosji. Uwaga, uwaga, bo będą do nas strzelać robotami. Amerykanie już to dawno mają, tylko chodziło o to, żeby wypuścić to wideo. A teraz Amerykanie będą musieli odpowiedzieć. Ale tak, tak. Kiedyś, oby nie, może nie być ludzi, roboty będą nas dobijać. Chciałem Państwu pokazać, jak to działa. O, mamy wybitnego wolnościowca, jeżdżą teraz. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszyscy jeżdżą z jakimś takim cyrkiem obwoźnym. PiS zaczął z cyrkiem obwoźnym i każdy mówi, że to jest tradycyjne, że to nie chodzi o wybory, nie, absolutnie. Przecież tacy ludzie jak wolnościowcy z Konfederacji by nas przecież ostrzegli, że idą wybory. Przecież kazaliby w ramach wolności już się przygotowywać. Ktoś powie, no ale przecież nie muszą, bo konkurencja... Nie, za nas. Żre z naszych podatków z Sejmu musi nas informować o jakichś tam przeciekach. Zwróćcie Państwo uwagę, chyba idą wybory. Tu Korwin-Mikke jak Lenin, bo facet wie, co robi. Na skrzynce piwa stanął i przemawia do ludzi. Ej, posłuchajcie. Jest takie stare powiedzenie, że jak socjaliści zdobędą władzę na Sacharze, to nic strasznego. Co jest, mówi Korwin, co jest? Takie, tak trochę chamsko, takie hamidło, no ale ci z Państwa, którzy macie już około 50 lat, to wiecie, że ten dowcip, Korwin, że jak socjaliści zostaną tam władzą na Saharze, to piasku zabraknie, to my już słyszymy od 30 lat. Facet naprawdę zatrzymał się intelektualnie gdzieś tam w średniowieczu i klepie te... No młody jak tego posłucha, no to fajnie, to może być nawet zadowolony, ale dla nas już, którzy się wychowali na Korwinie,
To, panie Korwinie, niech pan zmieni płytę, bo to już uszy w jedno. Uwaga, uwaga, idą wybory, oni już coś wiedzą. My oczywiście w proszku wszyscy, antysystem, prawdziwy antysystem jest w proszku. Znowu wejdzie Konfederacja jako antysystem do Sejmu. Znowu będą mieli tam od 5 do 14 posłów i znowu będzie nic nie możemy, nic nie możemy. Tu do fanatyków, bo wiem, że nas oglądacie, wiem, że czerpiecie z naszego programu, mówię tu do fanatyków Konfederacji, a jeszcze naplujecie w komentarzu, już nie mówię o dokonaniu wpłaty, też jeszcze naplujecie, czy następna kadencja Sejmu z waszą Konfederacją, która nic nie może, też będziecie bronić wtedy Konfederacji, tak? Konfederacja wcale się nie stara pozyskać dodatkowy elektorat. Konfederacja robi wszystko, żeby znowu dostać kiepski wynik, żeby znowu nic nie móc, a wy może za siódmej kadencji Konfederacji zrozumiecie, że to była sztuczka, albo już nigdy tego nie zrozumiecie. Dobrze, to tyle znęcania się nad Konfederacją. Dobrze, że Bóg Korwinowi prąd wyłączył w mikrofonie. A teraz jak Ukraińcy u siebie tam w kraju, na Ukrainie, szczują nas, Polaków, na Rosjan. Z deep.org.ua, ukraiński portal, artykuł: w Turcji rosyjscy turyści narzekają, że Polacy zaczęli ich bić. I być może, że to jest prawda, że ten jednostkowy incydent się wydarzył, ale wielokrotnie słyszeliśmy, czy w komentarzach, czy od znajomych, byliśmy na wakacjach gdzieś tam na świecie i byli ludzie z Rosji i z innych krajów i wszyscy dobrze się bawili. Ale marzeniem Ukraińca, tego takiego zajadłego oczywiście, jest, żeby inni kopali też. Oni, słuchajcie, oni mają coś z baniakami, ci ludzie, oni się powinni leczyć na agresję. Na agresję się trzeba leczyć, porozmawiajcie z odpowiednimi fachowcami. No agresja to już jest pewne schorzenie psychiczne. To ciało migdałowate, jest cały wachlarz chorób, schorzeń związanych z byciem agresywnym. Trzeba by przebadać, co tam jest rozpuszczane na Ukrainie. Kolejne też szczucie to z Bielsatu. Kazachstan przygotowuje się do obrony przed Rosją. Ja przypominam, że niedawno prezydent Kazachstanu prawie poleciał ze stołka, że tam był pucz. Rosja go troszkę obroniła, bo nie wiadomo, co by było. Pucz był oczywiście zorganizowany przez Amerykanów, ale widocznie prezydent Kazachstanu uznał, że jednak warto być prorosyjskim, pewnie następny pucz nie nastąpi. I z takimi firmami jak Burisma, pana Huntera Bidena, pana Kwaśniewskiego, jednak mu po drodze. No i dziś sieją panikę, że Kazachstan chce najechać Rosję. Jak Rosja może najechać Kazachstan, jak wszystkie siły rosyjskie wojskowe są uwikłane na Ukrainie? No właśnie, coś tu się nie dodaje. A tak w ogóle to chodzi o to, żeby... Zwróćcie Państwo uwagę, Kazachstan jest akurat po drodze do Europy z Chin, to nie jest przypadek. Kazachstan, potężny kraj, najmniej zaludniony kraj na świecie, tam jest 9 milionów na powierzchni, dziewięciokrotnie większej niż Polska. O, a jakby tak starać się podzielić Kazachstan, bo jak to jest, że tak mało ludzi posiada tak duży teren, tak? Takie są, no nikt w Rosji na przykład, no takich nawet pomysłów nie ma, tak? A w przypadku Rosji oczywiście rozczłonkować Rosję to jest podstawa w tej chwili argumentacji dla pewnych przygłupów. Jeszcze jeden taki zwariowany, głupi hejt, pod tym się podpisuje Anonymous Operations. Czytaj, wariat, ktoś, jakiś wariat, który się tam podszywa, albo po prostu CIA, ale stawiam na wariata w tym wypadku, bo CIA, chyba że wiecie, oni wiedzą, jaka jest struktura społeczeństwa i tak głupi akurat odbierze to tak, jak autor sobie życzył. Opublikowali zdjęcia chyba ze ślubu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pani Zacharowej, rosyjska rzecznik, która kiedyś tam ślub brała, zrobili sobie sesję fotograficzną
I słuchajcie, i zrobili z tego sensację, patrzcie, Zacharowa w limuzynie. No było to jak bardzo dawno temu. Jak Państwo wiecie, teraz zdjęcia ślubne, coś wiem o tej branży, no to limuzyna to jest podstawa, cała sesja fotograficzna, wszyscy to sobie robią, nawet mało zamożni ludzie. Więc no, a tutaj zobaczcie, jakie lubieżne zdjęcia. No to normalnie chodzi fotograf i robi takie zdjęcie, ja sam wielokrotnie robiłem sesje zdjęciowe na weselach i to jest standard, ale wykorzystuje się wszystko, wszystko w tej chwili się wykorzystuje, żeby pognębić Rosję. Na szczęście polscy politycy nie kradną, prowadzą się dobrze, szczególnie politycy partii rządzącej, w tym wypadku akurat PiS, bo akurat teraz rządzi z partii telewizyjnych Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej rządziła Platforma Obywatelska, a jeszcze wcześniej ci z SLD, no w międzyczasie jeszcze drugi raz Prawo i Sprawiedliwość, no to jak żyją polscy skromni politycy, których zdjęć na pewno idiota z Anonymous nie opublikuje, no to mamy panią Sylwię Sobolewską i ten bizończyk to jest Krzysztof Sobolewski, którzy to całkiem nieźle zarabiają. Za roczną wypłatę to oni by sobie mogli kupić tą całą limuzynę z tym całym fotografem i jeszcze z domem weselnym, bo pani Sobolewska, bo pan Sobolewski jest sekretarzem Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie sekrety posiada. Pani Sobolewska okazała się wybitną specjalistką i w publicznych spółkach zarabia 800 tysięcy złotych. Także to Zacharowa jest niedobra, a ta para z Prawa i Sprawiedliwości jest, jak wiemy, nieskazitelna. I teraz odnośnie hejtu, ja powtarzam Państwu, są miliony wydawane z publicznych pieniędzy na uprawianie antyrosyjskiej propagandy, w tym ściganie, karcenie, gnębienie, prześladowanie, mobbing każdego, kto ma inne zdanie, czyli chce dobrych stosunków z naszymi sąsiadami, czyli Rosją też. To są miliony, setki milionów wydawanych z kasy państwa polskiego przez różne spółki, fundacje, fundacyjki, programy i tak dalej, i tak dalej. I ci wynajęci ludzie sprawiają wrażenie tłumu. Ale jak akurat coś jest nieopłacone, żeby robić sztuczną klakę, tak? Kiedyś było takie pojęcie klakiera w teatrze, że płaciło się tam różnym ludziom, zasiadali na scenie i bili brawo do kiepskiej sztuki, tak? To był klakier, no. A reszta, która przyszła na tę sztukę, gdyby nie te sztuczne brawa, byłaby zniesmaczona, że zmarnowała pieniądze na bilet. Więc po to są klakierzy. I tacy są też wynajmowani różni ludzie. I teraz mamy taki materiał, no chamski, ewidentnie antyrosyjski, szczujący na Rosję w telewizji polskiej. Byli mężami, ojcami, pracowali w swoim miasteczku, żyli zwykłym życiem cywilów. Tak rosyjski kat prowadzi 8 ukraińskich mężczyzn na rzeź. Wśród nich mężczyzna w niebieskiej bluzie, to będzie ważne. Nagranie z drona następnego dnia potwierdza. Wszyscy zostali zabici. Wstrząsający film, do którego dotarł New York Times, to kolejny niezbity dowód rosyjskich zbrodni. Tylko w rejonie Buczy odkryto ciała ponad 1000 cywilów. Ponad połowa osób zabitych w rejonie Buczy została Tak. Rosjanie mordowali ludzi, a ukraińskie drony robiły zdjęcia. Już to widzę. Zwróćcie Państwo uwagę, że pierwsze ujęcia z Buczy, jakie były pokazywane nawet przez ukraińskie media, nawet przez to ich tam SBU, to ludzie z białymi szarfami na ręcach, z charakterystycznie poprzestrzeliwanymi kolanami, czyli no, patent jednak ukraiński. I teraz, ale ja nie o tym. Dobrze, ja współczuję wszystkim ofiarom z Buczy, niezależnie czy byli zabici z rąk ukraińskich, czy z rąk rosyjskich. Bardzo współczuję, jestem przeciwko wojnie. Ale chciałem Państwu pokazać, jaka jest reakcja ludzi, normalnych Polaków i widzów TVP, tak? Bo to jest na Facebooku Panorama TVP. To jest ich materiał, Panorama TVP. Żebyśmy zrozumieli, jakie poparcie jest prawdziwe dla antyrosyjskiej propagandy. No to już Państwu sortuję komentarze od najtrafniejszych
Pierwszy to mem Kaczyński, Duda i Morawiecki na taczkach. To jest sort od najtrafniejszych. Drugi mem to się nabija z błędnej belki, czyli tego kraula. Trzeci, chronimy Polaków, obniżamy podatki, wspieramy Ukrainę. Tarcza antyputinowska, Morawiecki. Ktoś wkleił mema, ale nie ma żadnych tam polubień. Tutaj jest jedno polubienie, to też nie będę Państwa tym tutaj męczył. Tu chyba jakiś ludzik trzyma głowę w pupie z ukraińską flagą, ale to też nieistotne. Tu bandera w mundurze SS, to też mało tam jest polubień. Tu mam taką owcę z językiem. Wspieram to, co się aktualnie wspiera w barwach też Ukrainy, ale to nie o to chodzi. O, Zełenski na tle Joe Bidena. I o, Artur Kaczmarczyk. A może Putek wprowadza porządek, rozlicza ich za Wołyń i Katyń. 135 reakcji, w tym połowa serduszek. Zbigniew Podgórski. Tylko wołyńska zbrodnia jakoś nie może wyjść na jaw. 189. I tym, że Polacy płacą podatki, a Ukraińcy mają za darmo, to nikt nie mówi. 62 reakcje. I nie zapomnijmy, że Zełenskiemu też się należy pokojowa Nagroda Nobla, tak samo jak Obamie czy Bushowi, no to wiadomo, że to jest szydera, 130 reakcji i tak dalej, i tak dalej. Ale jak Ukraińcy wymordowali ponad 300 tysięcy ludzi w Donbasie, to niedobra o tym mówić, 85 reakcji i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, widzowie TVP, teoretycznie ludzie nieświadomi, zmiażdżyli ten materiał TVP. A wiecie dlaczego? Bo akurat tutaj farma troli nie zadziałała. Chyba nie był zamówiony hejt na tych wszystkich, którzy chcą normalności. Chyba tutaj to zadziałało. To jest prosty dowód. Dostają hajs. Stąd mamy te wysokie podatki, bo trzeba opłacić różnych troli, którzy być może pokupują sobie willę i wyprowadzą się do Portugalii, gdzieś do Hiszpanii i tak dalej, bo tam będzie bezpiecznie. Niedługo będziemy mieli dużą emigrację w tamtych rejonach. A teraz troszkę kwiatków z Ukrainy. Jakie głupoty nam się wygaduje, jak łatwo połączyć fakty i stwierdzić, czy to jest mądre, czy to jest głupie. Prezydent Zełenski nazwał ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu do Europy terrorem. Zaraz. Jeszcze przed chwilą pan Zełenski nam tłumaczył i innym narodom Europy, żeby nie odbierać rosyjskiego gazu. Dlaczego odbieracie rosyjski gaz? Każdy metr sześcienny gazu, ropy i tam czegoś innego, to jest kolejny nabój wystrzelony w Ukraińca. To słuchajcie, no to jeszcze niedawno było. A dziś, gdy Rosja ma jakieś tam problemy z tą turbiną, Boże, może i rzeczywiście grają na zwyżki gazu, to dziś problemem jest, że Rosja nie sprzedaje gazu do Europy. No słuchajcie, no przecież to zwariować z tymi ludźmi idzie. No, pan Zełenski w tym momencie wydaje się być trochę, mieć rozdwojenie. Dziś widzieliśmy kolejne zagrożenie dla Europy. Nawet pomimo koncesji na turbinę, na Nord Stream, Rosja nie zamierza wznowić dostaw gazu do krajów europejskich. A Rosjanie tłumaczą jak pastuch krowie, że jeszcze ta turbina do nich nie doleciała, że jest przetrzymywana w Niemczech, że wcześniej była przetrzymywana we Francji, a Francuzi tłumaczą zaraz. No przecież są procedury związane z sankcjami. My nie możemy ich złamać, bo będzie na nas. To samo mówią Niemcy. Słuchajcie, to jest taki dom wariatów z tym gazem, że się w głowie nie mieści. Odmienne, sprzeczne argumenty, ale wniosek ten sam, wina Putina. No przecież naprawdę, to już jest niszczenie społeczeństwa w ten sposób. Niszczy nam się inteligencję. I teraz, jak jest z tej Rosji, bo wiecie, tam Rosjanie zabijają tych cywili i tak dalej, no gdzie się nie pojawiają, tam zabijają cywili. Ja zupełnie co innego widzę na nagraniach. Rosjanie doprowadzają wodę, w Siewierodoniecku woda jest w tej chwili podłączana, prąd tam próbują im i tak dalej. No, ludzie dostają darmowe jedzenie. Ale Euronews, słuchajcie, zrobił film, który rozwala nam mózg. Jak to? Ukraińcy, którzy uciekli przed, ci opłakiwani Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną ze wschodniej Ukrainy, czyli Rosjanie tak de facto, uciekli na zachodnią Ukrainę,
Okazuje się, że ani tam pracy nie mogą znaleźć, ani nie są tam mile widziani. I wiecie, co się dzieje z tymi Ukraińcami? Część pewnie wyprowadza się gdzieś tam do Europy, ja rozumiem. Ale wielu z nich wraca do siebie na wschód Ukrainy. Do miejsc kontrolowanych przez Rosjan. I jak to w polskich mediach wytłumaczą? Posłuchajmy chwilkę. Tysiące Ukraińców wracają do swoich domów pod kontrolą rosyjskiej armii. W rejonie Zaporoża 150-200 samochodów dziennie jest odprawianych. Ludzie czekają nawet 10 godzin, żeby władze ukraińskie mogły sprawdzić, czy czasami nie przemycają broni. Многие в то же время не скрывают страха и очень осторожно описывают свою ситуацию. Ну, у меня там живет мама и сестра. Там есть моя сестра. Там есть моя мама. Нет, не делать провокаций. Более-менее они там живут. Nie prowokują i po prostu sobie żyją. Nie tylko dla tego, żeby wysiedlić się z семьями, но и в поисках работы, которую не смогли найти на украинской территории. Nie tylko jadą tam, żeby spotkać się z własną rodziną, ale też nie mogą dostać pracy na zachodzie Ukrainy. No bo to są podludzie, no przecież to jest oczywiste i dlatego mają trudne życie. Ale posłuchajcie, po tylu dniach wojny dowiadujemy się, że tam jest jakaś umowa, że tam po prostu niechętnie ich Zełenski wypuszcza, ale wypuszcza. I wracają, no co, pod ostrzał wracają, być gwałceni, terroryzowani? No coś tu nie pasuje w tej legendzie, którą nam zapodają w mediach głównego nurtu lub w antysystemie przez opłaconych troli. Coś tu nie pasuje w tej legendzie. Pan Rishi Sunak to ten, który zdradził Borysa Johnsona, a obecnie kandyduje z panią Lizą Truss do funkcji premiera w tej swojej tam partii, tych torysów czy jakichś innych dziwaków. I jedno i drugie, i ona i on prześcigają się, jacy to nie są antyrosyjscy. Liz Truss wybitnie jest antyrosyjska, a ten Sunak, ona raczej wygra, bo wiecie, jak już numery na dzieci robi, to raczej to wygra. Ale słuchajcie, no co wyszło z tego Sunaka, to się w głowie nie mieści. Posłuchajcie, na swoim Twitterze opublikował postulaty, no to przecież to łeb spada, słuchajcie, łeb spada, zaraz wam powiem, o co chodzi. Chińska Republika Ludowa i Komunistyczna Partia Chin są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dobrobytu Wielkiej Brytanii i świata w tym stuleciu. Panie Sunak, pan to powinien i pana kolesie, tamte lordy i inne dziwaki, kapelusik do każdego Chińczyka, dziękuję panu, panie Chińczyku, że pan ciężko pracując zarabia na moje luksusowe życie i pierdzenie w stołek. Każdy Chińczyk przez tych ludzi powinien być całowany po stopach. Słuchajcie, to jest chamstwo. Tak się właśnie zachowują koloniści. Zawsze wykorzystywali ludy, które najeżdżali i jeszcze nie mieli do nich szacunku. Dziś Chiny produkują dobra, na których te dziady zarabiają, pośredniczą w ich sprzedaży, mnóstwo pieniędzy, a zobaczcie, plują na ten kraj, plują na ten naród. To jest typowa postawa kolonistów. Sunak zapowiada: utworzę nowy międzynarodowy sojusz wolnych narodów do walki z chińskimi zagrożeniami cybernetycznymi. Sami robią, co chcą, jeżeli chodzi o internet. Wycinają, wyłączają, mieszają, mówią nam, że to Chińczycy. Rozszerzę zasięg MI5, aby zapewnić większe wsparcie brytyjskim firmom. Słuchajcie, agencje wywiadowcze mają, widzicie, jak to działa? Na terenie Polski też, panie Sunak? I uniwersytetom w walce z chińskim szpiegostwem przemysłowym. Sami, słuchajcie, to jest kłamstwo. Chińczycy dają do dyspozycji teren za darmo, wspierają finansowo inwestora i dają do dyspozycji tanią siłę roboczą ludzi, którzy są rzeczywiście pracowici. I jeżeli ktoś chce skorzystać z tej okazji, to wchodzi w ten interes, ale w zamian
patenty na stół. To nie jest tak, że Chińczycy kradną patenty. Nie, oni je oddają dobrowolnie, do dyspozycji. I wtedy taka fabryka, która jest na terenie Chin, jest joint venture, jest inwestycją rządową, chińską i danej korporacji. Chcesz zarobić? Chcesz zdominować swoją konkurencję tam u was w krajach złotego miliarda lub w innych stronach świata? Możesz pójść na nasze warunki i zyskasz pieniądze, i zyskasz pozycję, ale to są nasze warunki. A te chamy próbują nam wmówić, że Chińczycy coś kradną. I oni sami te patenty przynoszą. Oni tego nie muszą robić. Chamstwo. A powinni... Dzień dobry, panie Chińczyku, jestem wdzięczny za pana ciężką pracę. Nie, bad, kolonia. Będę chronić kluczowe aktywa brytyjskie, aby zapobiec ich przejęciu przez Chiny. Czyli co? Chińczyk zrobił swoje, Chińczyk może odejść, tak? Jak trzeba było ratować ich obsmarkane, jakieś kluby sportowe, to inwestorzy z Rosji by... okej, tak? Klub sportowy, deficyt, tak? Media tak samo, deficyt. A dziś już zapewnie się poczuli. To jest właśnie buta kolonistów. Ale żeby to taki Rishi Sunak, który jeszcze niedawno lektykę nosił za swoim lordem, to jego dziadkowie, to aż dziwne normalnie, aż się dziwię. Jest ryzyko, że wojna z Ukrainy rozszerzy się też na resztę Europy. No kombinują, no, Litwa próbowała tej bezprawnej prowokacji, żeby odciąć Kaliningrad. A teraz słuchajcie, wiemy, że Duda jeździł do Mołdawii, już pamiętacie państwo, rok temu mówiliśmy, że to z tego nic dobrego nie będzie, no i rzeczywiście Mołdawia nagle, kiedyś Republika Związku Radzieckiego, zaczyna jakieś tam dziwne żądania wysyłać, a to jest tak mały kraj, słuchajcie, ja nie wiem, czy tam jest 3 miliony ludzi w ogóle, więc tam też jest rzadko zaludniony, pewnie jest prowokowana, tam obiecują, ja założę, że premier i prezydent Mołdawii to tam mają złote góry obiecywane. Może nawet więcej na kontach już mają niż Zełenski te 850 milionów. Powiem państwu, jak się przekupuje ludzi na przykładzie dzisiejszej sytuacji z pilotem rosyjskim. A więc już jest sianie paniki w Mołdawii, że sąsiad Ukrainy, czyli Mołdawia, boi się o rosyjskiej inwazji. Rosja boi się rozszerzyć wojnę na dalszą część Ukrainy. Stanęli w miejscu, tak, stanęli w miejscu, mają kupę roboty z odbudową, mają kupę roboty z przeprowadzeniem tych referendów, gdzie ludność się wypowie. Co ciekawe, do zapowiadanych referendów tam w rejonie na przykład chersońskim chyba, czy zaporowskim, będą uprawnieni mieszkańcy z ukraińskim paszportem, którzy nie zdecydowali się nawet na obywatelstwo rosyjskie. To jest ciekawe, tak? To nie do pomyślenia na wolnej Ukrainie. To jest nie do pomyślenia. Tam ktoś, kto mówi po rosyjsku, ma poważne problemy. Ja przepraszam, że dziś mówię tak szybko, ale chcę jak najwięcej informacji zmieścić. Nie dlatego, że jestem taki agresywny. Może się to tak wydawać. Ja już się przyzwyczaiłem do tych kłamstw i ile razy można się wściekać. Ciekawa informacja z Norwegii. Od początku inwazji na Ukrainę, wyobraźcie sobie, że ta Norwegia, która wspiera Ukrainę, podwoiła ilość zakupu pasz w Rosji do karmienia łososi. Jak wiemy, łosoś norweski, słynny na cały świat, ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że głównie jest karmiony na paszy z Rosji. No proszę. Ciekawostka. I to jeszcze dwukrotnie się zwiększyło. I to jest kolejny przykład na to, że eleganckie kraje z głowami koronowanymi, monarchie, tak, Norwegia, Holandię i tam Wielkiej Brytanii i tak dalej, lub niedawne monarchie jeszcze z wpływami tych ludzi, którzy jeszcze do niedawna wieszali i ścinali, ich dziadkowie jeszcze byli ostrymi mordercami. Słuchajcie, okazuje się, że te surowce, najbardziej energożerne, kosztowne sprowadzali z Rosji i z innych krajów. Ktoś wiedział, że te słynne łososie, ja myślałem, że łososie norweskie, to one normalnie jedzą
te koniki morskie na morzach i oceanach, że one naturalnie się odżywiają. A to pasza z Rosji szła. No, no proszę, czego my się tu dowiadujemy? Jakie chamstwo. Po prostu naród, dzielny naród rosyjski utrzymuje tą dymaną arystokrację, która nie chce pracować tak jak z tymi inwestorami. Te ich pałace, oni by na to nie zarobili. Putin ma pałac. Putin nie ma żadnego pałacu nad tym Morzem Czarnym, że to jest rządowa rezydencja. No ale się wydało, że łososie norweskie są na rosyjskiej paszy. Bardzo, bardzo dobre. I teraz słuchajcie, jest afera w Rosji, no bo, już nie będę Państwu tego w szczegółach opowiadał, choć historia jest naprawdę sensacyjna, to SBU ukraińskie. Rosjanie twierdzą, że na pewno Brytyjczycy prowadzili tę akcję. Tu nam będzie mówił pilot rosyjski, o co chodzi. Ja wam w skrócie to opowiem. Dostał ten pilot propozycję $1 000 000 za to, że wyprowadzi z Rosji jeden z samolotów odrzutowych. Problem polega na tym, że chodziło o dwumiejscowy samolot, w którym też był nawigator. Przeprowadzona była skomplikowana akcja, która miała na celu wyprowadzenie tego samolotu razem z tym nawigatorem, który o niczym nie wiedział. Za to pilot miał dostać truciznę, miał go otruć, tego nawigatora. I nie wiadomo, co się później z tym nawigatorem by stało. Miał ten samolot przeprowadzić do Ukrainy. Rzeczywiście wstępnie dostał $4 000 jakiejś takiej zaliczki. I podobno Ukraińcy się zorientowali, że poszedł do swojego tam GRU czy FSB. No i ta akcja SBU się nie udała. Ale dziś to rozpala umysły Rosjan. Pilot ich po prostu wystawił i okazał się patriotą rosyjskim. Czyli Ukraińcy i Brytyjczycy myśleli, że po prostu tak jak u nich tam, że wszystko można za hajs załatwić. Jak wiemy, od początku operacji wojskowej na Ukrainie ogłoszenie o $1 000 000 za samolot cały czas jest i jakoś tak nikt jeszcze nie przeleciał. No więc tak to działa. Co ciekawe, Rosjanie zdobyli plan rozmieszczenia obrony przeciwlotniczej, bo ten pilot dostał wszystkie mapki, dostał dane, gdzie jest bezpiecznie przelecieć. Jego rodzina miała mieć zapewnione bezpieczeństwo w którymś z krajów zachodniej Europy. Na pewno by się to nie udało. I pilot pewnie powiadomił odpowiednie służby, że go przekupują. Dobrze, że żyjemy w Polsce, bo tutaj nikt nikogo oczywiście nie przekupuje. O tym Dziennik Łódzki. Duża sieć sklepów omija zakaz handlu w niedzielę. W placówkach otwierane są kluby czytelnika. Właściciele sklepów, rozumiecie? Dziennik Łódzki. Właściciele sklepów nie poddają się, wiecie, klasa średnia, nie? I cały czas szukają nowych sposobów na otwarcie swoich placówek w niedziele handlowe. Jak donosi portal Wiadomości Handlowe, część placówek franczyzowych sieci Carrefour została przekształcona w kluby czytelnika. No słuchajcie, to już jest komedia, nie z tej ziemi. Morawiecki, nie mam żadnej wątpliwości, głupi nie jest, robi to specjalnie w celu już wygniecienia resztek tych polskich firm handlowych, tych sklepów. Wiecie, takie firmy są bardzo niekorzystne dla wielkich korporacji, bo im po prostu zabierają zyski. Żaden problem otworzyć sklep spożywczy i tylko dobrze poruszać głową i na pewnych promocjach można tyle, nawet u swojej konkurencji globalistycznej, można tak tanio wyciągnąć towary, że potem jeszcze z całkiem niezłą marżą je sprzedawać albo nawet z taką tą normalną 20-30%, a wtedy zaniżać ceny wielkim korporacjom. To jest dla nich bardzo niekomfortowe, gdy przy jakimś markecie będzie stał sklepik, który będzie się zaopatrował w tym markecie na promocjach i sprzedawał te produkty, gdy już na drugi dzień się skończy promocja, tak? Będzie miał jakiegoś jednego kolesia, który będzie non-stop siedział w markecie i wszystko, co na promocji, gwałtownie wykupował. I to jest tragedia dla takiego marketu, więc ideą wielkich sieci jest to, żeby nawet jednego sklepu w okolicy nie było lokalnego i Morawiecki właśnie
przyczynia się do wygniecenia tych ostatnich sklepów, żeby w ogóle nie istniały, żeby handel detaliczny tylko mógł być przez wielki kapitał prowadzony. I po to są te przepisy, te kretyńskie przepisy o wolnej niedzieli, która to miała chronić tam pracowników, a zaraz wszystkie markety będą czynne w niedzielę. No i co, panie Morawiecki? I co tam, panie Duda, z tej Solidarności i inne osły z PiS-u, którzy chcieliście to wprowadzić? Jesteście zbyt cwani, żeby nie rozumieć tej sztuczki. Specjalnie zaciukaliście polskie firmy handlowe. No, już kaplice, czytelnie, tak? Czytelnia. Carrefour będzie czytelnia. Wchodzimy do Carrefoura poczytać. Słuchajcie, i takie wały robią, że się w głowie nie mieści. Przecież i tak w tych franszyzowych sklepach pracują pracownicy. No nie żartujmy, no nie róbcie z ludzi wariatów. Łada Niwa. Ktoś się śmiał kilka dni temu gdzieś na jakimś polskim portalu, jakiś osioł się nabijał, że ha, 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 Rosjanie rozpoczynają z braku tam części, z kryzysu, jaki tam powstał, Rosjanie wznawiają produkcję auta z lat 80., jakoś to tak powiedzieli. Jeżeli chodzi o Ładę Niwę, to jest świetny samochód terenowy. Ci wszyscy z Państwa, którzy kiedykolwiek jeździliście na offroady, czy tam działacie gdzieś w lesie, w związkach łowieckich i tak dalej, to wiecie, że to jest fantastyczny samochód. Nawet stara Łada Niwa ma bardzo dobre właściwości terenowe i fabryka Łady nigdy nie zaprzestała produkcji tego samochodu. No ale widzicie, ten akurat FIS zebrał dużą popularność. Ha, no rzeczywiście, no jak z lat 80. to ktoś niezorientowany to może tak pomyśleć. To tam musi być kryzys. Nie, Łada Niwa jest cały czas produkowana, ale dziś zostały ceny podniesione i na przykład właśnie ta kultowa Łada Niwa, oczywiście ona już nie jest ta, która była w latach 80., ona już jest dość nowoczesnym samochodem. No bryłę ma bardzo podobną, ale to nie jest ten sam samochód. No więc dziś ta Łada Niwa, została jej cena podniesiona do 800 tysięcy rubli. Ktoś powie, bardzo dużo. No obliczyłem, ile to jest 800 tysięcy rubli. 63 tysiące złotych nowy terenowy samochód. Prawdziwie terenowy, żeby było jasne. To jest napęd na 4 koła, to jest prawdziwie terenowy samochód. Za odpowiednik u nas, auta o takich właściwościach, trzeba zapłacić minimum 2 razy więcej. Minimum 2 razy więcej. Także straszny kryzys jest w Rosji, że Rosjanin za nowy terenowy samochód musi zapłacić 63 tysiące złotych. Straszny, straszny kryzys. A wiecie dlaczego 63 tysiące? Bo rubel zdrożał. Gdyby rubel nie zdrożał, to ten samochód by kosztował w przeliczeniu na złotówki 30 tysięcy złotych. Słowo daję. Już wam pokazuję, jaki jest aktualny kurs rubla. Oto kurs rubla. 8 groszy za 1 rubel. A pamiętacie, ile kosztował w lutym, w marcu? Tak, pamiętacie. Około 3 groszy, a więc zdrożał ponad 100%. A przypominamy sobie, że w tym czasie Morawiecki i ta jego kamanda wprowadza dla nas, Polaków, zakaz handlu rublem? Pamiętacie? Panie Morawiecki, kto miał zarobić na rublu? Dlaczego Polacy nie mogli... przecież czuliśmy, że rubel zdrożeje. Spadł absurdalnie nisko. Czuliśmy, że ta waluta pójdzie do góry. Panie Morawiecki, kto zarobił na rublu? Ja wiem, że pan potrafi zarabiać na zakupie nieruchomości od kościoła, ale może pan wie, kto potrafi zarabiać na walutach. Może pan wie. A nam akurat nie wolno. Tak jak nam nie wolno jest też, no bo możemy odbić się ewentualnie od drzwi, zarabiać na gruntach kościelnych. Pan potrafi. Nam nie wolno. No, ładnie ktoś sobie zarobił. Słuchajcie, no rubel najdroższy od iluś lat. A teraz informacje z frontu. Niech najpierw żołnierze ukraińscy nam opowiedzą. Co tam na froncie słychać? Коли ми вийшли, ми отримали файл з розмовою нашого ротного з комбатом, де комбат каже, що я вам дам 10 людей, положите, я вам дам нових 10 і так далі, 20 на 20. І сказав, що наш роту треба помножити на 0. Wszystkie te skargi żołnierzy ukraińskich zaczynają się od szanowny panie prezydente. My, przedstawiciele 72 OBR, 2 batalionu, 4, 5, 6 roty.
перебували на Луганському котлі без. Jak słyszeliśmy, ich dowódca ma ich za mięso armatnie, sam powiedział, że jak się jak 10 tam zabraknie w tych okopach, to następnych 10 wyśle do bombardowania. Następna rota. Добрий день, шановний пане президенте Володимир Зеленський. До вас звертається колишній військовослужбовець 6-го окремого стрілецького батальйону під командуванням полковника Хобота. Виконували бойові задачі під населеним пунктом Авдіївка. Навіть не цікавилися їм. I tak dalej, i tak dalej. I zwróćcie Państwo uwagę, że już setki tych próśb do szanownego pana prezydenta Zełenskiego, jakoś chyba on tego nie słyszy. On w ogóle tego, tam nie docierają do niego te informacje. To on jest jakiś głuchy. Tak zorientowani w tych planach, co tam u Rosjan słychać, co wszędzie wszystko. Ani MI6 brytyjski nie widzi, MI5 tego nie widzi, nikt tego nie widzi, Joe Biden tego nie słyszy. W ogóle oni tych próśb Ukraińców o tą rzeź, o to wybijanie Ukraińców w ogóle nie słyszą. Oni mówią, że wygrywają wojnę cały czas. I zauważyłem taką prawidłowość. Im więcej frustrują się Ukraińcy, tym coraz więcej jest informacji o nowej Wunderwaffe. To już to wahadło, ta sinusoida, gdy spadają nastroje Ukraińców, jest nowa Wunderwaffe. Teraz nowe, jeszcze nowe rakiety będą. To znowu im ten poziom waleczności wskakuje i teraz mamy nową Wunderwaffe. Będą jakieś takie specjalne systemy brytyjskie, już są podobno tam, już trenują na tym przeciwlotnicze. I to jest to nowa Wunderwaffe. Zaraz dojdziemy, już nie będzie chyba możliwe. Jeszcze myśliwce F-16, chociaż ja nie wierzę w te myśliwce F-16, bo jak zaczną spadać myśliwce F-16, to będzie straszne. Wizerunkowo to będzie straszne. Cała Europa Wschodnia wyzbywa się sprzętu, który jest sprawdzony na wojnach, tak? Bo wojny są nim robione i cała jest zaopatrywana w sprzęt amerykański. Znaczy nie jest zaopatrywana, ale ma obiecane i będziemy te długi. To są poważne pieniądze. Słuchajcie, to co zrobił teraz Morawiecki w Korei za kilkadziesiąt miliardów dolarów kontrakt podpisać, a wcześniejsze dziesiątki miliardów dolarów kontrakty o sprzęt amerykański, przy czym my będziemy musieli to spłacać. Nie wiem, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że inne kraje też są tak ładowane. Wyzbędziemy się sprzętu, nie będziemy mieli czym walczyć, stworzą zagrożenie rosyjskie poprzez prowokacje i będziemy musieli to kupować, czy chcemy, czy nie chcemy. Czy nam jest to potrzebne, czy nie. Dlatego ten sprzęt jest taki poprzepłacany. Następne 10-20 lat to będzie niewolnictwo spłaty pieniądza za ten sprzęt. I jeszcze trzecia ukraińska narzekaczka, zresztą słuchajcie, ja się solidaryzuję z tymi Ukraińcami. Posłuchajcie, to chyba jakaś sanitariuszka, raniona chyba w boju, znana jakaś Ukraińcom vlogerka, która już po prostu już ma dość, ona już mówi jak jest. Dobry rano. Chciałem już dawno zapisać dla was to video, ale na żal to obstawy składały się. На мою користь, то особисті питання зі здоров'ям, ну, таке буває трошки. Ну, зі здоров'ям трошки так, відач як відач, куле мам. Так ось, ідея не моя, але ідея дуже сподобалася. То що вам сподоба? Мої друзі дійці кажуть, скажи мені, будь ласка, а чому повідьте мені, у нас, dlaczego у нас, на передовій, ні одного синочка. Не ма ані одного синочка, мільйонера, ані депутованого. Я депутата навіть не обласної, а навіть районної сесії зникли. А було б набагато простіше. А було б... Хлопці мої кажуть, ладкій. Розумієш, ми навіть... Гдиби послухати моїх колегів. Не ставили б їх на передову, не треба було їм безпіляти. Навіть тих синків не висилали на першу лінію. Вони б сиділи собі з тилу. І... Я дуже не знаю, як їх назвати. Золота молодіж. І та золота молодіж сиділаби з тилу. І просто дзвонили б додому. І б дзвонила додому. Мамочка, мамусю, а в мене їсти немає що. Не мам що їсти. Ти розумієш, я сижу голодний. Я їм цей пайок уже четвертий місяць. Уж четвертий місяць не їдлем. Що мамочка зробила б так, і увіжте мені, що мамуся вислала б пачки, і цілий батальйон мав би що їсти. Ти розумієш, таточку, тут стріляють. Мені страшно, а мені навіть стріляти немає чим.
No i gdyby takie samo... Troszeczkę zrobić tak, że i w synoczko, i z tego batalionu, i dzielenia roty, będzie czym strzelać. I to samo synek by powiedział, mamusiu, tatusiu, my tu nie mamy czym strzelać. I znowu ten bogaty milioner by swojemu synkowi wysłał odpowiedni sprzęt, żeby zaopatrzyć Ukraińców. Ukraińcy czują, że są mięsem armatnim do wygubienia, a prezydent Zełenski od kilku miesięcy nic nie zrobił. I słuchajcie, jednak coś zrobił. Dziś kolejny dzień dymisji. Prezydent Zełenski dymisjonuje szefów SBU, dymisjonuje kontrwywiad, wywiad odpowiedzialnych za to czy za tamto. On wie, że tamten to lobbował na rzecz przedłużenia umowy na stacjonowanie wojsk rosyjskich w Sewastopolu na Krymie i dlatego trzeba go zwolnić, a był szefem kontrwywiadu, bo Zełenski wie, że to podziała na Ukraińców i przyczyna tego zła, tego wybijania tej depopulacji Ukraińców będzie przez nich zaakceptowana, bo Ukraińcy niestety są łatwowierni, zaakceptują to i znowu będą siedzieli następne miesiące w tych okopach, a Wunderwaffe jedzie. Wunderwaffe już jedzie któryś miesiąc, tak jak kontrowersywa już któryś miesiąc się toczy. Nie widzę żadnej szans dla Ukraińców, jeżeli oni nie zaczną po prostu walczyć ze swoim rządem. Ja nie widzę dla nich żadnej szansy. Już ci wschodni Ukraińcy już mają w nosie to obstawanie za jednością ukraińską, wracają do siebie na wschód i plany Brytyjczyków, no przede wszystkim Amerykanów, bo nie wierzcie w to, że Brytyjczycy tam z własnej nieprzymuszonej woli, królowa musi słuchać, bo Harry i Barry nigdy nie zostaną monarchami, jak nie będzie się królowa słuchała. To jest mapka, ile procent Ukraińców mówi językiem ukraińskim w internecie. Ile procent Ukraińców posługuje się językiem ukraińskim w internecie. To jest badanie zrobione w czerwcu 2022 roku, a więc już po ukrainizacji na Ukrainie, czyli po zakazie używania języka rosyjskiego. No i nawet gdy patrzymy na te obwody zachodnie, to 86-89% to są najwyższe wyniki. Czyli nawet ci, którzy mówili tylko po rosyjsku, dziś nie mogąc się posługiwać językiem rosyjskim, albo bojąc się, że zostaną jako wrogowie ludu wskazani, to też już przerzucili się na język ukraiński. Ale gdy przejdziemy na wschodnią Ukrainę, no to te wyzwolone na skutek referendów, tak? Ługański obwód, tylko 3% posługuje się językiem ukraińskim, Doniecki 5%, Krym 1%, Chersoński 58%, Zaporożski 38%. Więc, ale powtarzam, to rzeczywiście dużo, ale mówimy tutaj o internecie, gdzie starsi ludzie nie korzystają z internetu, nawet nie wiedzą, o co chodzi, tradycyjnie mówią językiem rosyjskim, a więc Rosjan na Ukrainie jest potężna ilość. Ukraina nie może tej wojny wygrać, nie ma takiej możliwości, bo tam jest za dużo Rosjan. I giną głównie Rosjanie. Kolejna statystyka to prawie 70% Amerykanów martwi się, że wojna rosyjsko-ukraińska przerzuci się na wojnę nuklearną. Słuchajcie, to jest bardzo duży odsetek, to jest 69% Amerykanów się o to boi. Mniej więcej tyle samo boi się, że jest to początek III wojny światowej. Gdzie Stany Zjednoczone są dość bezpieczne, gdybyśmy taką sondę przeprowadzili w Polsce, to najprawdopodobniej podobnie by to wyglądało, choć gdy tę sondę zleci Mateusz Morawiecki, któraś ze sprzyjających mu tam sondażowni, no to wyjdzie, że może 5% Polaków nie boi się wojny i absolutnie nie broni się broni nuklearnej, bo w Polsce takie rzeczy się rozpuszcza, że bomba atomowa to jest w ogóle fikcja, że ona nie istnieje tam. Porażające. A to przegląd schronów przeciwbombowych w mieście Winnica na Ukrainie. Otwieramy schron, a tam ściana. Także na Ukrainie też się niczego nie bali. Oni też tam w nosie mieli słabą Rosję. Oni mieli to w nosie. Jeżeli chodzi o
koszty wydobycia baryłki ropy w Stanach Zjednoczonych, to w tej chwili koszt baryłki osiągnął $28. Koszt wydobycia to jest rekord, jeżeli chodzi o Amerykę, więc nie liczmy na to, że ceny ropy spadną. Nie ma takiej możliwości, jeżeli ktoś będzie mówił tam. I to samo dotyczy też gazu i węgla. Robocizna w Stanach jest bardzo duża, więc jakieś tam bajki o gazie, węglu ze Stanów Zjednoczonych, to wiecie, nie wierzcie w to. To jest totalna bzdura. Więc musimy oprzeć się o tanią siłę roboczą w Rosji i radziłbym tę wojnę skończyć. Bo Chińczycy wciągną całość energii. Oni mają naprawdę duże zapotrzebowanie energii, ponieważ po prostu się rozwijają. No, nie bawią się w żadne jakieś tam głupie wywoływanie wojen. A tak przeciętny nacjonalista w mundurze ukraińskim myśli. Ja Państwa nie zanudzam tymi informacjami, że tam dziś znowu w rosyjskim Doniecku ileś osób straciło życie na skutek ataku ukraińskiego, bo wiecie, to już są banały. To ile razy można tłumaczyć, że cały czas Ukraińcy ostrzeliwują ludność cywilną, ale dlaczego to robią? No to o tym taki przeciętny idiota w mundurze ukraińskim, pytany, czy wystarczy utrzymywać ostrzał Doniecka, a w odpowiedzi słyszę od tego idioty, że nie wystarczy, trzeba zrównać to gówno z ziemią. Привіт, дякую вам. Там можна за вас дякую, бо може хватить по Донецьку фігачить. Ні, не хватить. Його нахуй надо землю зрівняти. Jego nada z ziemlią zrównać. To jest przeciętna myśl ukraińska. Nacjonalistyczna oczywiście. To tyle na dziś i zapraszam na jutro.